mogła by nam Pani opowiedzieć o swojej roli w tym spektaklu? Dlaczego właśnie wybrano harfę? No, ja nie wybierałam. Tak, już zawsze pana dyrektora. Dlatego, że ta harfa na zawsze jest, ona jest bardzo kolorowa i ma dużo możliwości. Akurat właśnie przy tym woda, czy tam lot, czy coś takiego, to jest po prostu instrument taki dosyć obszerny w swoich możliwościach. No i dekoracyjny. I dekoracyjny, tak. No, ale to nie chodziło chyba, chociaż może też, tak jak pan dyrektor powiedział, że przybliżyć harpy, bo harpy nie zawsze się widzi, tak? Zawsze w orkiestrze inaczej. Widzi się. No, mam trochę dobranie różne, ale jeszcze są piosenki, akompaniuję piosenki będą, także, które nie były teraz prezentowane. Ale to jest bardzo ciekawa praca dla mnie. Coś więcej? Co innego. Tak? To jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inne. Oczywiście tam parę utworów klasycznych, tak jak na wstępie, na przykład Mendelssohn. A generalnie to wszystko jest napisane przez kompozytora młodego, Rafała Kłoczko. I tu są piosenki i nie tylko, na przykład ten Niedźwiadek, jak on idzie. To wszystko są niskie dźwięki i to wszystko tak, to znaczy po prostu staramy się dopasować do obrazu. Wszystko. Czyli pani tworzy nie tylko tą ścieżkę dźwiękową, w sensie nie, muzyki, ja prawie cały czas gram. Co innego, kołysanki, tam na przykład wody, czy coś takiego. To, znaczy różne rzeczy, będzie też, co tam jest, piosenka będzie bardzo piękna. No ale przede wszystkim, co tu jeszcze jest, w każdym razie bardzo dużo od ten Niedźwiadek, kołysanka będzie też, będzie takie bardzo szybkie i wolne i szybkie, tak. Ale przede wszystkim właśnie to jest tak jak było pokazane właśnie te rysane. To żaden instrument tego nie zrobi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.